Zmiany klimatu mają ludzką twarz. Jest to twarz milionów ludzi, którzy zmuszeni są do opuszczenia swoich domów. Kryzys klimatyczny ma największy wpływ na tych, którzy najmniej się do niego przyczyniają. Gdyby wszyscy żyli i konsumowali tak jak przeciętny Europejczyk, potrzebowalibyśmy 2,8 planety, by przetrwać. Brzmi absurdalnie? W tym momencie blisko 50% światowych emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzane przez najbogatsze 10% światowej populacji. Kryzys klimatyczny to kryzys społeczny. Każdego roku z powodu zmian klimatycznych ponad 20 milionów ludzi musi opuścić swoje domy i traci podstawowe prawa. Mamy moc, aby to zmienić. Każdy może się zaangażować. Żądamy sprawiedliwości klimatycznej dla wszystkich. Chcemy utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 stopnia Celsjusza poprzez dekarbonizację i stosowanie odnawialnych źródeł energii. Tak, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku. Dobra gospodarka to taka, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i środowisko, a nie zysk dużych korporacji. Domagamy się, by państwa, które najbardziej przyczyniają się do kryzysu ekologicznego, zaczęły spłacać swój dług wobec tych, którzy cierpią najbardziej. Polityka migracyjna i ochrona prawna umożliwiająca bezpieczne migracje w każdym zakątku świata. Nasze pokolenie pierwsze zobaczy najgorsze skutki kryzysu klimatycznego, ale jest też ostatnim, które może mu zapobiec. Wzywamy do udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji politycznych związanych z klimatem. Dołącz do naszego ruchu. Razem możemy zapoczątkować klimat na zmiany i domagać się sprawiedliwości klimatycznej. Podpisz petycję i domagaj się sprawiedliwości klimatycznej dla wszystkich.